Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz, witam serdecznie w programie Polak Inwestor, a dzisiaj porozmawiamy praktycznie o tym, jak ogarniać swoje pieniądze i gdzie się tego uczyć. Moim i Państwa gościem Tomek Jaroszek, doradca TV. Cześć Tomku. Cześć, cześć. Nie będę przedstawiać siebie w całej w spektrum tego, co robiłeś. Na pewno ważne w, kontek w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy jest to, że oprócz tego, że jesteś inwestorem, że prowadzisz bloga finansowego doradca THV, to też wydajesz książki o inwestowaniu. Dobra. Natomiast zanim te książki a książki uwielbiam, jestem molem książkowym. Zanim te książki, to chciałam z tobą porozmawiać tak praktycznie o podejściu do finansów, ale zanim do tego inwestowania, to pierwsze pytanie mam do ciebie: jak w dzisiejszych czasach żyć z finansami? Czy zaciskać pasa z myślą o przyszłości, czy żyć na całego, czy da się znaleźć jakiś balans? Z tym pytaniem od razu wiąże się taka historia, jak po 2020. Coraz więcej badań wpada w ręce, które mówią, że właśnie zaczynamy być tak dwutorowo myślące o finansach. Ja wiedziałem już na początku pandemii, że to będzie coś, co zostanie z nami pod wieloma względami na długie, długie lata, no ale już trzy lata później czytamy, że wydarzenia z 2020 zmieniły często nasze. Myślenie o finansach na dokładnie to, o co zapytałaś. Czyli zaczęli się robić ludzie, którzy po prostu zobaczyli tę czarną godzinę. Ona się totalnie zmaterializowała mm -hmm. i stwierdzili, OK, to teraz te muszę się na poważnie przygotować na kolejną. I zaczyna się to planowanie, zaczyna się zainteresowanie swoimi finansami, no bo to już nie było takie odległe. To nie było jakiś mityczny problem, który po prostu może przyjść w naszym życiu. To było coś, co przyszło globalnie. Wszyscy nagle mieli czarną godzinę i faktycznie trzeba było się zabezpieczyć. Natomiast druga grupa, która z perspektywy finansów zawsze, no trochę straszna pod tym względem, że, że wie, wiedzą, że będzie problem, ale w związku z tym, że będzie, no to Carpe Diem. Nie ma co się zastanawiać, nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, to może przestańmy słuchać tych, co mówią o oszczędzaniu i tak dalej. Więc mam Cieszmy, rażę, się. Cieszmy, tak, się, tak, życie. tak. Cieszmy się życiem. Nie róbmy tego zabezpieczenia finansowego, więc ja się trochę boję, że zależy jakiego proporcję, prawda? Jeśli ta grupa, która zrobi Carpe Diem kompletnie, no to system emerytalny będzie płakał i wiele elementów, e, które nam się w tej układance nie poskładają w całość. E, no ja zawsze szukam takiego balansu, bo nie ma co się oszukiwać i próbować być osobą, którą absolutnie nie będziemy, bo jest to sprzeczne z naszymi cechami charakteru, gdzieś z naszymi uwarunkowaniami, więc coraz częściej sięgam nawet po publikacje psychologiczne, żeby zrozumieć te finanse niż odwrotnie. Mhm. Pamiętam na jednej z ostatnich konferencji chyba z Grzegorzem Zalewskim mieliśmy taką dłuższą dyskusję o tym, że wiele osób próbuje usiąść do takiego wielkiego Excela, bo się naczytało, że tylko tak można robić budżet domowy i tylko tak się odpowiedzialnie myśli o swoich pieniądzach, ale no, są osobami, które panicznie takich rzeczy boją, nie są tak poukładane, to jest kompletnie niespójne z nimi, i po kilku dniach albo tygodniach prób mają wręcz wyrzuty sumienia, że to nie wychodzi, że to się w ogóle nie udaje i, i jest jeszcze gorzej niż było. Zamiast znaleźć jakąś prostą formułę dla nich, ja też nie jestem człowiekiem, który ma Excela. Na Takich rozmiarów telewizor rozłożony, żeby wiedzieć, gdzie każda złotówka ucieka. Gdzieś tam z biegiem lat po prostu dopasowywałem wszystkie te formy do siebie, żeby to działało. Więc ja trochę wszystkich męczę, żeby próbować, 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 szukać wśród tych różnych źródeł wiedzy, te, które zaczynają ym, wchodzić w ten etap praktyczny. Mhm. Czyli fajnie się o tym czyta, że ludzie mają wielkie Excele i po każdych zakupach wszystko wpisują, ale jeśli nie jestem w stanie tego robić, to idę do następnej metody. I może ja potrzebuję raz w tygodniu sięgnąć do tego budżetu, jakoś to poukładać, może ja potrzebuję narzędzia, które policzy to wszystko za mnie, jest w telefonie, jest wygodne, bo inaczej to się nie uda, więc jestem raczej fanem tego podejścia, że coś musi być skuteczne jak ta... i dla ludzi, tak, jeśli dopasujemy to do siebie, to jest ok, gdzieś między tymi y, dwoma y, skrajnymi punktami, Carpediem, a musimy się zabunkrować z naszymi oszczędnościami na czarną godzinę tylko i wyłącznie, gdzieś gdzieś po środku trzeba się po prostu odnaleźć z jakąś proporcją, no bo też nie o to chodzi, żebyśmy poszli w te skrajne. Formy. A co z tą stroną przychodową? No bo wydatki to jedno, to że one nam potrafią znakomicie przepływać między palcami, to. To jest ta jedna strona medalu, a ta druga strona medalu, czyli przychód. No i jedni są na etacie, drudzy są przedsiębiorcami. Oczywiście można by powiedzieć, że przedsiębiorcom jest łatwiej, no bo to jest trochę jak gałka z głośnością w radio. Im więcej jako przedsiębiorca pracujesz, tym masz potem większy output. Natomiast patrząc na ten codzienny tryb pracy, no często jesteśmy dzisiaj zagonieni, czujemy się jak w tunelu aerodynamicznym, jak myśleć o tej stronie przychodowej? Czy jaki mamy wpływ na to, jaki mamy przychód? Czy, czy są takie patenty, takie prototypy, żeby się nie wiem, zastanowić, zapgradeować tą stronę przychodową? To jest w ogóle jedna z rzeczy, które są bardzo często, ja mam takie wrażenie, pomijane we wszelkich rozmowach, w, w ogóle opracowaniach, że sięgamy do tego inwestowania, oszczędzania, zamieniamy je kolejnością, które ważniejsze, czy to jajko, kura, które było pierwsze, czy można inwestować bez oszczędzania i tak dalej, i później ktoś wchodzi i psuje imprezę, jak mówi, że, ale skupmy się może na tych właśnie przychodach, na tej części zarobkowej, bo ona ma super wpływ na te dwie pozostałe. Więc ja zawsze wychodziłem z założenia, że trzeba robić to, na co mamy wpływ. I wiadomo, że na wiele rzeczy nie mamy, ale tam gdzie mamy jakieś szanse, chociaż spróbować, tam trzeba to robić. No i chociażby koniec roku. I jakaś ewaluacja, ocena pracowników i tak dalej, gdzieś niektórzy się zastanawiają, czy będą na tym etacie bonusy, podwyżki. No, trochę już moja w tym głowa jako pracownika, żebym miał okazję porozmawiać z tym szefem, czy z tym po prostu z tą osobą, która jest decyzyjna pod, pod względem mojej kariery zawodowej, zastanowić się, czy może jest szansa na podwyżkę, a jeśli nie ma, to co muszę zrobić, żeby tę podwyżkę dostać. Chodzi mi taką super aktywną stronę, że ja chcę chociaż spróbować, nie liczyć mhm. na to, czy ktoś do mnie przyjdzie z tą propozycją, czy nie, a jak nie przyjdzie, to. Może za rok, może za dwa kwartały, coś tam się zmieni. No, tak, jakby ja bym raczej zawsze był po tej stronie aktywnej, żeby chociaż zapytać, wyjść naprzeciw. No, bo tak jak wspomniałeś, przedsiębiorcy mają trochę inaczej. Ta, ta gałka pracuje i faktycznie można wrzucić się w wir pracy i powiedzmy, że wyciągnąć więcej w ten miesiąc, kwartał czy coś takiego, na ile oczywiście ten biznes nam na to pozwala. Ale też, żeby się tam gdzieś trochę w tym nie zagubić, jest taka pogoń, szczególnie przy inflacji, no to bardzo często myśleliśmy o takiej pogoni, żeby przeskoczyć chociaż o ten punkcik procentowy czy coś. No, ja, ja to w drugą stronę raczej miałem taką metaforę przegranego w dobrym stylu meczu, że przy tak dużej inflacji, jaką mieliśmy chociażby rok temu, Wiesz, że nie będzie super, ale nie przegrajmy walkowerem, mm -hmm. <laughs> prawda? Że no to jest się... ciekawe podejście. <laughs> tak, no bo, no bo i tak inflacja to jest akurat czynnik, na który niewiele mamy do powiedzenia, więc to, że ja mocno ograniczę wydatki, no to nie sprawi, że najbliższy odczyt inflacji będzie drastycznie niższy, um, ale jeśli ja będę w stanie zwiększyć moje przychody i trochę ograniczyć wydatki i trochę zniwelować ten wpływ inflacji, na przykład w tym kwartale, mm -hmm. no to i tak jestem trochę do przodu. To się wszystko uśrednia w długim terminie, więc po prostu staram się... No, to jest dobra metafora, jak ktoś nie do końca czysto ekonomicznie lubi te tematy, że faktycznie zagrać dobry mecz z ciężkim przeciwnikiem, żeby były dobre wspomnienia dla kibiców, żeby było całkiem nieźle. To ciekawe podejście. A idąc dalej, no bo mamy tą stronę właśnie zaciskania pasza, czy kontroli wydatków, czy świadomego podchodzenia do wydatków. Z drugiej strony mamy tą, tą stronę przychodową. A co z tą stroną inwestowania? Czyli podejdźmy do tego inwestowania. Nie inwestuję, chcę zrobić ten pierwszy krok. Jak w ogóle się do tego przygotować? To jest straszliwie trudny proces. Mam ja takie nie? wrażenie. Jak zaczynało od tego, każdy chce zacząć inwestować, ja czasami potrafiłem takie godzinne webinary, prowadzić, jak zacząć inwestować. Wydawałoby się, że to jest takie no, krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci, a później się okazuje, że musimy odpowiedzieć sami przed sobą na masę trudnych pytań. jaki mam profil ryzyka? Po co ja w ogóle inwestuję? Czy tylko dlatego, że się boję tej inflacji? Bo też była taka grupa w ostatnich kwartałach, że faktycznie no, no boimy się inflacji, musimy inwestować, bo nasze oszczędności tracą, że to jest jedyna potrzeba. No to też nie do końca dobrze. No, dobrze by było jedna jak sobie uświadomić, jakie są w ogóle cele? Czy my oszczędzamy dla siebie, dla rodziny, na przyszłość, na spełnienie marzeń? Może faktycznie ten jakiś wątek emerytalny gdzieś tam w tle się pojawia? Chociaż teraz mam wrażenie, że tak jakby ze zmianą pokoleń, coraz częściej już na to słowo emerytura jest takie mniej potrzebne, że to jest oszczędzanie na przyszłość, a nie na emeryturę. Może w tej przyszłości ta emerytura się znajdzie. Ale może to będzie podróżowanie, jakaś praca w zupełnie innym stylu. Trochę nam szybko ten świat się zmienia, więc trochę ciężko jest przyjąć takie status quo, że tak jak w książkach napisali, że w jakimś wieku będzie ten etap, tu trzeba odłożyć akcje obligacje. Przy tym tempie zmian ciężko jest powiedzieć, czy na, na pewno idziemy w ten scenariusz, że możemy powiedzieć, że na pewno tak będzie za 30 lat. A to myślę, że dobrze czy niedobrze w tej perspektywie myślenia o tej emeryturze? No bo z jednej strony... Yy biją instytucje finansowe, fundusze emerytalne w wielkie dzwone, że stopa zastąpienia w chyba 2060 albo 40 roku będzie 25%, że bardzo wiele młodych osób w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. Czy myślisz, że to właśnie, że nie wiemy czego oczekiwać, to jest, to jest taka Czarna chmura, która się zbiera nad głowami Czy, młodych. Mam wrażenie, że to trochę chyba zależy właśnie od naszego charakteru, od tego całego kontekstu. No bo ja na przykład oszczędzam i inwestuję z tym poczuciem swobody potencjalnej wolności bezpieczeństwa że się wszystkie te rzeczy się po prostu łączą ja się śpię spokojnie ale też dzięki temu podejmuję bardziej ryzykowne decyzje spokojnie jak się o tę przyszłość nie boję mhm. i abstrahując od tego czy myślę czy to będzie przyszłość za 10 lat 20 30 no to jakby nie patrzeć tak jakby to są te kluczowe rzeczy że nawet mogę podjąć ryzykowną decyzję zmienić całe moje życie. Dlatego, że mogę sobie na to pozwolić i powiedzmy, że te portfele inwestycyjne z tą myślą są budowane i wydaje mi się, że to trochę jest czasami klucz, szczególnie do młodszego pokolenia, które już nie patrzy na to, żeby mieć dla zasady, żeby mieć, tu tak trochę mam z tyłu głowy mojego ulubionego Warrena Buffetta, który ma, ale tak naprawdę patrzymy na te absurdalne kwoty. To samo mieszkanie, ten sam tryb życia, słowo emerytura nieznane, codziennie do pracy i tak dalej. Podejrzewam, że wiele młodych osób, jak widzi taki archetyp, no to to jest w zasadzie jakiś koszmar, że no nie chcą w ten sposób do tego podchodzić. Po to są te pieniądze, żeby móc sobie na różne rzeczy pozwolić. No i niech to będzie w ten sposób rozsądnie zbudowane. Może to jest odpowiedź do wielu osób, które zadają sobie pytanie, po co ja inwestuję. Żeby móc ileś tam marzeń spełnić, poukładać sobie to życie. I to super. I teraz do tej koncepcji trzeba nam dobudować instrumenty i profil ryzyka. Ja pamiętam, że spotykałem się też na przeróżnych warsztatach z osobami, które no panicznie się bały koncepcji, że ta giełda jest zmienna. I uhum. nawet jeśli mówimy o prostym portfelu, który się tam składa z funduszy indeksowych, no super proste rzeczy, które mają dużo mniejszą zmienność niż jak nagle wskakujemy na rynek, sami sobie wszystko wybieramy. No to i tak myśl o tym, że w 2022 mieliśmy jeden z najgorszych okresów, w zasadzie od lat 30. ubiegłego wieku, jak policzymy sobie akcje i obligacje, no to dramatycznie to wyglądało. No i dla wielu osób to było nie do przyjęcia. I się okazuje, mm -hmm. że ten portfel przez najbliższe lata będzie się składał z głównie obligacji, bo po prostu psychicznie Proszę nie są w stanie tego dźwignąć, że tu się, tutaj będzie jakaś zmienność, że ja wpłacam, ale to może być równie dobrze na koniec roku, na minusie. Więc to są takie ważne pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć jeszcze zanim pójdziemy do tych instrumentów. Mm -hmm. Bo my wszyscy szukamy technicznych rzeczy. No właśnie, prawda? ale to pytanie ma być pytaniem pod tytułem. Czy ja w ogóle jestem gotowa na stratę? Albo na jak drugą, yy, dużą stratę jestem gotowa? Albo jak to pytanie powinno w ogóle brzmieć? Ja, wydaje mi się, że to jest coś, na co możemy sobie. Postawić to pytanie, właśnie tak jak fajnie to powiedziałeś na początku, na jaką stratę ja sobie mogę pozwolić, licząc się z tym horyzontem, czy on mhm. faktycznie jest tam pięcio-dziesięcioletni czy jak ja oszczędzam na tym koncie, czy już, już teraz później inwestuję, mam jakieś instrumenty, czy jak zobaczę minus 10%, to już zechcę pozbyć się tej inwestycji, tak jakby tego typu symulacje, które i tak będą trochę w teorii, dopóki nie zaczniemy inwestować. Więc my też możemy podejść troszkę odważnie do tego, a się okaże, że tej besy nie przetrwamy. To jest w ogóle fascynujące, że często na wykładach zadaję to pytanie, po co portfele są tak skonstruowane? Że są akcje i obligacje, jest tam proporcja 60-40, czy tam 80-20, no i każdy odpowiada, że te obligacje dają odsetki, one są fajne, coś tam i tak dalej. I wszystkie te odpowiedzi są sensowne, ale to nie jest tak główne. Ta, główna. ta mhm. główna jest po to, żebyśmy nie stchórzeli w czasie besy i nie wywalili całego naszego portfela. Po to są te obligacje, żeby zmniejszyć tę zmienność, no bo po prostu, jak się decydujemy na inwestycje na 20-30 lat. I przychodzi 2022 i zaczynamy panikować, i zechcemy wcisnąć to sprzedaj, wszystko i zabrać to po prostu na ror czy lokatę. No to zepsujemy sobie całą strategię inwestycyjną, która była rozpisana na 20-30 2030. I lat. budowana. Tak, więc bardzo często to te obligacje i cała ta struktura tych portfeli, wymyślanych przecież przez mądrych finansistów przez dziesiątki lat, w dużej mierze opiera się o tę naszą kruchą psychikę inwestora, który po prostu może stchórzyć, jak będzie dno bezsy. No to idąc dalej, tak praktycznie. Czy jeśli mamy. Opracowaną tą strategię, mamy zbudowany portfel i wiemy, albo przynajmniej na papierze wiemy, że strategia jest taka, że mamy to przetrzymać. To lepszym patentem jest sprawdzanie stanu rachunku i stanu portfela, czy lepszym patentem jest zamknięcie oczu i próba zapomnienia. O tym, co tam się dzieje na pewien czas. Ja zawsze jak to mówię, to mam wrażenie, że jestem strasznym hipokrytą, bo ja cały czas wiem, co się dzieje na moich rachunkach, bo to uwielbiam i gdzieś tam sobie zaglądam, i tak giełdą się pasjonuje, ale wiem, że tak nie powinno się robić. To nie jest super zdrowe, żeby zaczynać dzień od tego ciekawe, po ile są notowania, tego i tego, no jak tam się dzisiaj dolar otworzył. Generalnie nie ma to dla mnie znaczenia z perspektywy, czy te pieniądze to będą teraz wyjmowane, no nie będą. Mhm. Raczej może co najwyżej będą będzie trzeba coś dokupić co najwyżej prawda ale gdzieś tam to kusi żeby spojrzeć żeby zobaczyć jak ta zmienność się waha ale generalnie on, tak jak mówisz to często jest odpowiedzią właśnie na ten stres, żeby nie wiedzieć. No, Jesus, straszne badania były z sektora finansowego już chyba z ubiegłego wieku, że najlepsze rachunki, niestety to były te rachunki ludzi, którzy zapomnieli o nich, że mają, nie żyją i to jest rachunek, który przeszedł na kogoś innego. To są fantastyczne wyniki, bo oni tego nie ruszali. <laughs> Więc mhm. przetrwali najgorsze możliwe sztormy na rynkach finansowych i to trochę może nam dać do myślenia, że w niektórych sytuacjach po prostu nie powinniśmy tego ruszać. Nawet najlepsi zarządzający na świecie potrafią wyjść w fatalnym momencie z dobrej strategii. Akurat w przypadku funduszy, to jest ciekawe, że coś ich na przykład zmusza. To zresztą doskonale wiesz z rynku finansowego, że po prostu jest to tak skonstruowane, że zarządzający nie może dźwignąć większej straty w tym momencie i musi jakichś papierów tak. się pozbyć. I nagle się okazuje, że później w nagłówkach gazet na samym dołku super zarządzający on. sprzedał pakiet Tesli, czy tam NVIDII i tak dalej. Więc to się zdarza i staramy się po prostu wyciągać z tego wnioski do tych naszych skromnych portfeli, które będą przez lata budowane. Tak się wydaje. No dobra, to głowa. A jeszcze idąc tak y, zupełnie praktycznie do codziennego dnia, no bo jesteśmy w pracy, jedni pracują 8 godzin, drudzy 10, y, 8 to już y, często nierealne. Mamy ileś czasu wolnego. I teraz, jak podejść do tych inwestycji? W takim sensie, jakbyśmy mogli to nazwać inwestowanie dla zabieganych, czyli ile ja minimalnie powinnam poświęcić czasu na budowę tego swojego młodego portfela, jak nie mam tyle czasu? I z drugiej strony. Jak zaczyna mnie to interesować, i trochę zaczynam to traktować jako hobby, to to co mówisz? No ty jesteś trochę szczególnym przypadkiem, bo w tym świecie trochę, trochę to jest twoja praca. Natomiast jeśli zaczynam traktować to jako swoje hobby, to znowu, ile to czasu powinno zżerać, bo oczywiście może zżerać i większą część doby, natomiast ile to czasu powinno zajmować, żeby tak aktywnie z rozsądkiem kontrolować ten swój portfel? Takie dwa scenariusze. Jak byś to wiem, wypadła? że filozofia bogla wiecznie żywa jest taka, żeby tam raz w miesiącu zajrzeć dosłownie tego swojego portfela. Wszystko jest zautomatyzowane, niech tam indeksy zrobią za nas całą pracę. Więc mm -hmm. wiem, że taka filozofia bogleheads jest, jest super przyjemna pod tym względem, że faktycznie raz w miesiącu zaglądamy, co się dzieje, realizujemy nasze zlecenia, jeśli nie są zautomatyzowane w pełni i staramy się I żyć relatywnie oszczędnie, żeby po prostu więcej tych nadwyżek wrzucać jeszcze do portfela. I kropka, tak jakby cała ta filozofia bogleheads. Mógłby się zamknąć w tej minucie odpowiedzi. Natomiast ja bardziej chyba zmierzam w tę stronę. Co najmniej tej godziny w tygodniu, którą poświęcamy mm. dla finansów. Mm -hmm. I czasami te inwestycje są takim wabikiem, że to jest super ciekawe, to poświęćmy temu czas, ale w praktyce musimy przy okazji poświęcić czas tym finansom osobistym i to się fajnie łączy. Bo ja tak męczę ludzi, żeby ta godzinka w tygodniu w kalendarzu. Czyli to jest tym bo... wydatkom. Tak, tak, bo siły rzeczy one się będą łączyć. No bo zawsze taki wytrych jest, no dobra, a może jakieś nadwyżki jeszcze wrzucimy w inwestycje. Ale żeby znaleźć nadwyżki, musimy sięgnąć do budżetu domowego. A musimy coś tam big. sprawdzić. Tak, to jest ciężka decyzja. No. <laughs> czy, czy te Nadwyżki w tym miesiącu w ogóle mają szansę, czy, czy absolutnie nie, a zaraz po tym grudzień. Więc, yy, więc faktycznie to czasami jest trudne, ale czasami przez takie małe rzeczy zaczynamy się bardziej w to wkręcać, jesteśmy bardziej świadomi. No jedna godzina w tygodniu wydaje się, że to nie jest nie wiadomo co, to jest spokojnie do osiągnięcia. No ale oczywiście skalą roku 52 godziny nad bed, poświęcone na nasze. Własne finanse, inwestycje, zrozumienie tego, co mamy w portfelu. Bardzo często, jak ktoś zaczyna portfel i zaczyna czy do mnie pisać, czy w ogóle gdzieś tam uaktywnia się w tej blogosferze jako osoba komentująca, mhm. no to się okazuje, że tej wiedzy się robi strasznie dużo na początek, no bo chcemy wszystko wiedzieć. A jak jest jakaś inwestycja, a tu można mieć niższy podatek, a coś w Ameryce jest inaczej zrobione niż w Polsce, no i po prostu tych zapadek się otwiera coraz więcej, więc trochę bym nie zaryzykował, że ta godzina w miesiącu wystarczy, powiedziałbym, że troszkę więcej, e, ale z tego są super efekty. Jak ktoś już się mhm. To, to Sky is the limit, ale ja jestem w tej opcji, że godzina w tygodniu dla swoich finansów. W tym też inwestycji, to by był super w ogóle wynik. Czyli trochę jest to, godzina w tygodniu to, to trochę jak hi z higieną zębów. <grymne> <grymne> to, to coś w tym jest, coś w tym jest. Musimy to być takie w harmonogramie, Chodzi, tak. że po prostu zawsze musi to być i jest takie naturalne. Dla takiej higieny naszych finansów musimy chwilę tam poświęcić. No dobra, czyli to jest jakby taka godzinka, gdzie poddaję refleksji swoje finanse, swoje inwestycje. A co z tą wiedzą? Mówisz o tych zapadkach, mówisz o tym trochę, trochę jakbyś mówił: no wiem, że nic nie wiem. Y gdzie w ogóle szukać wiedzy albo jakiej wiedzy szukać? No bo dzisiaj mamy ogrom y, przeróżnej wiedzy, lepszej, gorszej w formatach online, w formatach offline, kursy, książki, infografiki, jakby czego Stryjenka za przeproszeniem y, zażyczy. Jak w ogóle y, z Twojej perspektywy dobierać tę wiedzę? Jak się jej jeszcze nie ma, chce się wejść w świat inwestycji? Są różne klasy aktywów. Świat stoi przed nami otworem. Od czego w ogóle zacząć? To jest niesamowite, że jak kilkanaście lat temu zaczynałem się tego wszystkiego uczyć, to nie dość, żebyśmy na tym etapie to było trudno dostępne. Najfajniejsze rzeczy oczywiście gdzieś tam za granicą albo bardzo drogie. I w ogóle przecimy ten etap, że dzisiaj wiedza jest na wyciągnięcie ręki, a kiedyś, jak ktoś mówił o szkoleniu z inwestowania, to musiało kosztować bardzo dużo. To był taki tak. straszny dogmat, że po prostu ten człowiek uczy o giełdzie, to musi kosztować kilka tysięcy złotych. Tak jakby. Pamięta tam książki z analizy technicznej, ile kosztowały. Tak, między innymi, między innymi, prawda, że to była jakaś wiedza tajemna i nagle się później okazywało, że można było wejść na anglojęzyczne forum, gdzie ludzie dzielą się wiedzą za darmo i w ogóle mają super porady z 20 lat doświadczenia, więc dzisiaj wydaje mi się, że nawet jak przeglądamy różnego rodzaju kursy, czy taką, tego typu wiedzę, to większe znaczenie ma sposób przekazania, czy faktycznie z tej teorii do praktyki jest krótka droga. Mhm. Ja na przykład wiem, że my jako Polacy, i to też w badaniach wychodzi, kupujemy mm, trochę te wiedzę, że to źle brzmi, ale tak jakby uh -huh. kupujemy, że chcemy się nauczyć szybko inwestować, no to przed nami 100 godzin wykładów. I teraz czasy zadać szczerze pytanie: czy ja obejrzę te 100 godzin? Czy ja tylko chcę kupić ten ogrom wiedzy i już być taki krok do przodu, że ja to ogarnę? Czy może właśnie ten kurs, który tak naprawdę składa się z. Nie wiem, kilku godzin i jakiegoś PDFa cokolwiek może, to sprawi, że ja zacznę cokolwiek robić. I dopiero później będę otwierał kolejne części. Więc ja coraz częściej, nawet jak coś produku, produkuję edukacyjnego, czy ze swojej strony, czy dla jakiejś firmy. To podchodzę do tego, żeby to była wiedza, którą można bardzo szybko zaimplementować, sprawdzić, czy działa, czy nie działa. Nie mówię, że zawsze działa, bo tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, coś może u mnie nie działać, mm -hmm. ale u kogoś działać. I, I dopiero wtedy do tego przeskakiwać. Więc nie skreślałbym darmowej wiedzy, który jest coraz więcej. Kiedyś się przyzwyczailiśmy, że jak coś jest za darmo, to nie może być dobre. Jest sporo dobrych, fajnych rzeczy. Robią to instytucje. Ja też od czasu do czasu biorę w tego typu inicjatywach udział. No bo po prostu tę wiedzę ekonomiczną trzeba przeżyć jak najbardziej. Wszyscy mamy w tym interes, żeby to społeczeństwo się bogaciło, system emerytalny działał dobrze i tak dalej. Więc ja bym Chyba szukał doświadczonych osób, które dobrze rozumiemy, które y, wydaje się, że to jest do zrobienia, czyli mhm. zawsze taki fajny przykład mam y, wielkich książek inwestycyjnych, które pytanie, czy przeczytamy, czy nie. Może zacznijmy od na przykład psychologii inwestowania na początek, albo jakichś podstaw finansów. tych Tak, na przykład. I jak nam ta pierwsza pozycja wejdzie, to pójdziemy troszeczkę dalej. Kupowanie wspomnianej analizy technicznej, fundamentalnej, czy kilku tomów od razu, no może się skończyć tym, że zaczniemy ten pierwszy, a kilka kolejnych będzie leżało na półce. To tak, postanowienia noworoczne się zbliżają, więc może coś w tym jest, żeby no spokojnie zaplanować. Czyli zaczynać myślisz od tych miękkich, psychologicznych aspektów, czy od tych twardych, a jeśli od tych twardych, to od makroekonomicznej takiej perspektywy, żeby złapać w ogóle jak funkcjonuje gospodarka, czy od tego konkretu pod tytułem... Analiza techniczna. Chociażby. Ja bardzo często polecam psychologię pieniędzy Morgana Hauzela. i strasznie mi szkoda, że nie ja wydałem tę książkę, ale już się trochę z tym spóźniłem. Jest ona fantastyczna o tyle, że jest krótka mm -hmm. i właściwie można ją wziąć do tramwaju, przeczytać jeden kawałeczek przed snem, ma ileś historii, które są takie... To the point. To jest dobrze, nie otwieramy książki, już czegoś się nauczyliśmy i które pokazują, jak skomplikowane mechanizmy działają w bardzo prosty sposób, tylko może musimy szerzej otworzyć oczy i zrozumieć, jak coś działa w gospodarce. Wydaje mi się, że to jest dobry początek, żeby w ogóle wkręcić się w te tematy. Jak makroekonomia była fascynująca, ale jak się zacząć jej uczyć? Szczerze wydaje mi się, że po prostu interesować się tym tematem na zasadzie słucham audycji, posłucham debaty makroekonomistów, co oni tam mówią teraz o tym, co się dzieje w Chinach. to. No, wydaje mi się, że tylko jakby im łatwiejszy sposób zaimplementowania tego do dnia codziennego, tym prościej. Nie okay. wyobrażam sobie teraz, że ktoś bierze podręcznik do makroekonomii i zaczyna rozdział pierwszy, by nie wierzyć, że to się uda. Z całym... Łatwy nie tak, jest tak, taki tak, podręcznik. Tak. Ale nie chce mi się wierzyć, że hobbystycznie to może być nasze postanowienie noworoczne. To jeszcze idąc dalej... Ym jak dużo skonsumować tej wiedzy przed tą pierwszą transakcją. No bo to też jest trochę tak, że jak im więcej zaczynam konsumować, albo idąc też w stronę tego, co mówisz o, o tej psychologicznej stronie, no jest masa kont demo, ale jednak y, zabawa na koncie demo to jest ta zabawa, którą, która nas uczy narzędziówki, czyli posługiwania się, nie wiem, analizą wykresów, jak zawierać te transakcje w sensie klikania ich, no ale to, nie uczy nas tego, co jest pod, to pod czaszką. Jak... Y, długo bawić się w tym wirtualnym świecie, czy szybko wskakiwać tą pierwszą transakcję? Ja zawsze byłem zwolennikiem rozpoczynania pracy na swoich pieniądzach jak najszybciej. Najwyżej od małych kwot, na których się nauczymy, najwyżej coś stracimy, najwyżej coś źle klikniemy. To, to też jest ryzyko wkalkulowane w tą niewiedzę na początku, ale ja byłem zawsze zwolennikiem tego, żebyśmy pracowali na prawdziwych pieniądzach. Ja wiem, że te symulacje są super. Tak jak wspomniałeś, to jest dobra narzędziówka, żeby zrozumieć, jak działają jakieś platformy, jak działają domy maklerskie. One czasami są diabelnie skomplikowane. Więc tak jakby mhm. dla kogoś to sobie myśli, że kupi sobie jednego ETF-a i nagle zostaje taką platformę, że wypadałoby jeszcze dostawić trzy monitory w domu, faktycznie to może trochę odstraszyć między innymi dlatego wiele firm, które nakłada na to takie taki prościutki layout, kup cały świat i kup obligacje, tak bo oni często wygrywają o tę walkę o klienta, bo dokładnie to jest potrzebne, niektórym wcale nie potrzebują tych wykresów i, i innych dodatkowych rzeczy, więc ja bym powiedział, że tak Pierwsze pieniądze jak najwcześniej, może niekoniecznie duże, tylko właśnie zacząć od tych malutkich sobie zacząć te rozkładać, no koniec roku mamy więc ike, -E, wszelkiego rodzaju te konta, które no mówię, mają w nazwie emerytalne, chociaż ja od kilku miesięcy przestałem używać słowa emerytalne i po prostu mówię, że to są fajne konta inwestycyjne z korzyściami podatkowymi, gdzieś tam z emeryturą w tle. No tak, bo ta emerytura to jest daleka, dalekokie choryzm. To taki funkcik na tej osi czasu, gdzie faktycznie tam się o, otwiera ta korzyść podatkowa, a to, czy my będziemy na emeryturze wtedy, czy nie, to jest zupełnie inna bajka. To po prostu wtedy nam uruchamiają się te korzyści podatkowe, że możemy sobie rozbroić ten instrument, on może dalej działać zgodnie z tą boglową filozofią, że po prostu ten portfel nam płaci na nasze przyjemności i już. Więc wydaje mi się, że możemy trochę z tych dogmatów finansowych rozebrać to i dostosować to do naszego życia. No bo tych narzędzi, jak wspomniałem, jest naprawdę coraz więcej. I ja się super strasznie cieszę, że jeszcze kilka lat temu wiele rzeczy było takie. Ktoś mnie o coś pytał, ja mówię, no tak, w Stanach to mają. A teraz mówię, no tak, no, większość z tych rzeczy mamy na wyciągnięcie ręki, i to jest fantastyczne z punktu widzenia polskiego inwestora. No i już naprawdę bez kompleksów może sobie zbudować portfel oparty o cały świat. To może być super proste, to może być w telefonie, w tablecie. No to jest coś pięknego. No i tak samo z dostępem do wiedzy. Ja jeszcze parę lat sztucznej inteligencji i w ogóle bariera językowa nam zniknie w edukacji, i to dopiero będzie przełom, jak naszej rozmowy ktoś sobie posłucha po niemiecku, po chińsku, i why not? To do tego jeszcze w, innym, w, innym, w innej rozmowie wrócimy. A ja jeszcze mam do Ciebie takie prywatne pytanie. Wiedza. Książka czy kurs online? Ciężki temat, bo ja bym powiedział, że prywatnie książka. I mm -hmm. jestem wielkim fanem jednak tej literatury, która otwiera. Jakieś zapadki w głowie i później po tym rozdziale muszę już sobie sam wertować, szukać więcej, pogłębiać ten temat. U mnie to tak działa, mhm. ale domyślam się, że u wielu osób coraz częściej ta multimedialna forma po prostu wygrywa. Mogę to sobie spauzować, sprawdzić, przejść, rozłożyć inaczej. Odświetlić w przyspieszonym trybie. Na przykład, tak, tak, tak. Sobie jeszcze troszeczkę to przyspieszyć. U mnie prywatnie książka, od której zaczyna się buszowanie w innych regionach i faktycznie szukanie tej wiedzy jeszcze pogłębionej. Ale tak, zdecydowanie. Książka będzie na pierwszym. Drodzy Państwo, Domka można posłuchać trochę więcej i w konkrecie w portalu zadbanefinanse.pl, czyli programie edukacyjnym, kursie, który przygotowała Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych we współpracy z CFA Society Poland. I zapraszamy serdecznie, bo to jest skondensowany kurs i można coś się tam dowiedzieć więcej. Tak jest, tak się postaraliśmy, żeby tak się każdy postaraliście. przerabiał lekcja po lekcji, żeby faktycznie zaczął to wdrażać w swoim życiu i tak jak mówiliśmy, spauzował, przyspieszył, jak mu tam wygodnie. Ważne, żeby się zaczęło dziać. Czyli są protipy, zapraszamy serdecznie, a ja Państwa zapraszam serdecznie już do kolejnej rozmowy w ramach programu Polak Inwestor. Dziękuję bardzo. Izabela Kazakiewicz, do widzenia.